muszę tak ustawić, żeby pan dyrektor był zadowolony. Przy tym przemawiać. Szanowni Państwo, serdecznie witam w Bibliotece Jagiellońskiej na otwarciu wystawy Matematyka na znaczkach pocztowych. Wystawa ta jest imprezą towarzyszącą Zjazdowi Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Proszę Państwa, matematyka na znaczkach pocztowych. Właściwie dla mojego pokolenia, ale także troszkę młodszego, to właściwie znaczek to był ten pierwszy wizualny kontakt ze światem. Z dochodzeniem właściwie poprzez znaczek, kto jest na tym znaczku. No a jak była matematyka, to wtedy to co... Co tu dużo mówić? W szkole chyba raczej większość matematyki nie za bardzo lubiła. To wtedy dzięki znaczkom... Ci, którzy tu są, to na pewno nie tylko lubili, kochali. To, tak, ja to samo mówię bibliotekoznawcom młodym. Jak nie będziecie kochać książki, to 5 lat na studiach nie wytrzymacie. A później co w życiu? Odciski na murze, jak się książki nie kocha. A więc trzeba książkę kochać, trzeba kochać to, co czemu człowiek się... No, poświęca to jest złe słowo. Jak się coś kocha, to się nie poświęca przecież. To ten obiekt jest właściwie... My jesteśmy tymi, którym obiekt nam się poświęca. Proszę Państwa, ale właśnie znaczek był... tym znakiem wizualnym, dzięki któremu poznawaliśmy bardzo wiele. I tu powiem tak, z zarzutem do Państwa. To przez Państwa znaczki po prostu wychodzą z obiegu. To Wy wymyśliliście matematycy pocztę cyfrową, internetową i co? To jest właśnie to, że te ukochane nasze znaczki z młodości po prostu odchodzą praktycznie już do kolekcjonerów, których zresztą jest coraz mniej. I właśnie te znaczki, którym tak dawniej się przyglądaliśmy, analizowaliśmy praktycznie każdy szczegół na tym znaczku. No bo ja mówię o tym moim pokoleniu, bo każdy z nas miał prasę. To właściwie chyba myślę, że 90% osób na tej sali też zbierało znaczki, bo to było po prostu czymś naturalnym. Jak ktoś nie zbierał znaczków z moich kolegów, to był dziwny. Tak po prostu określaliśmy. Proszę Państwa, ja nie będę mówił o wystawie, bo później poprosimy Państwa Ciesielskich, by parę słów powiedzieli o wystawie. Ja chciałbym tylko podziękować, najpierw powitać przede wszystkim pana dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, profesora Włodzimierza Słonka, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego, profesora Jacka Minkisza, przedstawicielkę Poczty Polskiej, panią Bogusławę Konieczną. Proszę Państwa, ale powiem tak, witam jeszcze jedną osobę, wybitnego filatelistę, a organizacyjnie to wielkiego mistrza zakonu rycerskiego, bibliofilskiego z kapitułum Białego Kruka, doktora Jerzego Dudę. Proszę się nam pokazać, nasz wielki mistrz. Pan Jerzy Duda ma olbrzymią kolekcję znaczków i na pewno także znaczków związanych z matematyką. No, witam przede wszystkim kuratorów dzisiejszej wystawy. Wystawa jest oparta na zbiorach państwa Danuty i przepraszam, Krzysztofa Ciesielskich. Bo to jest właśnie zawsze rzeczy oczywiste są najtrudniejsze. Więc na ich zbiorach wystawa jest oparta. No i tam z naszych zbiorów jest troszkę starych druków dla urozmaicenia i pokazania, że w bibliotece też są, w Bibliotece Jagiellońskiej, traktowanej jako biblioteka humanistyczna, też można znaleźć sporo rzeczy dla matematyków. Zapraszam pana dziekana do zabrania głosu. Ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi za umożliwienie tej wystawy. Tutaj pan dyrektor wspomniał o jubileuszowym zjeździe z okazji stulecia PTM. Tak, rzeczywiście wczoraj rozpoczęliśmy obrady. Ja może tutaj jeszcze dodam do tego, że to jest, ten rok został ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej też jubileuszowym rokiem matematyki. Wczoraj
były różne dyskusje, też były dyskusje o tym, dlaczego i są tacy ludzie, co nie lubią matematyki, co zrobić, żeby polubili. Ja myślę, że ta wystawa może w pewnym zakresie skłoni jedną lub dwie osoby, lub może więcej, żeby odkryć, że rzeczywiście matematyka nie musi być nielubiana. Ja też należałem do tego pokolenia, który zbierał znaczki i to bardzo lubiłem. Ja pamiętam gdzieś tam, już nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale raz na miesiąc gdzieś chodziło się, bodajże były dwa sklepy takie filatelistyczne w Krakowie, jeden na Florenckiej, drugi na Przeciwie. Na Placu Szczepańskiego. Chyba Placu Szczepańskiego, tam naprzeciw klasztoru i tam sobie chodziłem, więc też należę do tej grupy i się cieszę, już widziałem tutaj album. Ja dziękuję tutaj panu dyrektorowi, dziękuję bardzo. Działu. Wystaw. No i przede wszystkim oczywiście państwu ciesielskim, dzięki którym to nie byłoby możliwe. To i teraz chyba. Zapraszamy. Kilka słów o wystawie. Ja powiem szczerze, że ja nie jestem przygotowany, bo ja myślałem, że na wernisażu to mówią władza, a my tak po prostu sobie stoimy. Może tylko dwa zdania. Ja o wystawie nie będę mówił, bo ona mówi sama za siebie. Mam nadzieję, że się Państwu będzie podobać. Wszystko to, co jest w gablotkach, to jest z naszej prywatnej kolekcji. Ja oczywiście też, tak jak mój znakomity kolega, mogę powiedzieć kolega, bo jestem starszy. Mogę powiedzieć kolega, bo to ja jestem starszy. I też w młodości miałem klasę, zbierałem znaczki, ale potem to rzuciłem. Żona też zbierała znaczki. No myśmy wszyscy zbierali znaczki. Natomiast takim prawdziwym, wysokiej klasy filatelistą był mój świętej pamięci ojciec, który zbierał znaczki specjalistyczne. On zbierał kobiety na znaczkach pocztowych, wysokie kominy, mosty, papieża Jana Pawła II, ale oprócz tego żadnego znaczka nie wyrzucił. Miał nie wiem ile, 100, ponad 100, nie liczyłem, albumów, plus cała masa kopert ze znaczkami nieposegregowanymi, ale myśmy te znaczki matematyczne z Danką zaczęli zbierać już po jego śmierci. Zmarł 15 lat temu, tak najpierw jeden, drugi, trzeci. Potem doszło do tak zwanych first day cover, czyli kopert pierwszego dnia obiegu. W tej chwili naprawdę ciężko znaleźć jest znaczek związany z matematyką wydany na świecie, którego byśmy nie mieli. No ja mówię, wystawa, życzę miłego oglądania, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować Bibliotece Jagiellońskiej w osobie pana dyrektora, która zechciała nas tutaj gościć, działowi wystaw Biblioteki Jagiellońskiej, pani Małgosi, pani Iwonie, panu Mariuszowi, panu Michałowi, z którymi się fantastycznie współpracowało. I to, proszę państwa, no te tablice są myśmy powiedzieli, co ma na nich być, ale to oni je wykonali super profesjonalnie. A ta mapa tutaj, te znaczki, te ząbki, to jest pomysł pana Michała i to wszystko zostało zrobione ręcznie. Myśmy dostarczyli skany, wszystkie skany znaczków myśmy zrobili, razem zwrócić uwagę na te powiększenia tam, gdzie niektórych znaczków dzięki powiększeniom widać ogromne bogactwo także tej matematyki ukrytej na znaczkach. Więc dzięki temu można się temu przyjrzeć i naprawdę współpracowało się fantastycznie i po prostu no nie ma słów podziękowania. I panu dziekanowi, władzom dziekańskim bardzo dziękuję za to, że zechciał zainwestować. Ja już słyszałem, oczywiście to prawda, w pewnym sensie siebie chwalimy, bo ludzie chwalili katalog, prawda, który państwo, ci niektórzy tutaj mogą sobie wziąć, był w materiałach konferencyjnych, ale no, ja słyszałem tylko miłe rzeczy, a gdyby nie pan dziekan, który sfinansował katalog, tę mapę i to wszystko, to by tego nie było. A wydaje mi się, że to uatrakcyjnia wystawy, więc tutaj Włodku, dla ciebie i Klaudiusza ogromne podziękowania. No, ja bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu. Profesora Jacka Mędzisza.
Proszę Państwa, rozpocznę od tego, że ja też zbierałem znaczki. Natomiast Polskie Towarzystwo Matematyczne jako jednym z zadań ma rozpowszechnianie informacji, komunikowanie się między członkami, no, wzmożenie komunikacji w całym społeczeństwie matematyków. No, znaczek jest symbolem komunikacji. Tutaj muszę przeprosić za to, że matematycy przyczyniliśmy się do, jak już zostało wspomniane, do zaniku tej kultury, ale no nie należy rozpaczać, tylko należy patrzeć w przyszłość, jak wykorzystać nową technologię. Więc tak mi się zrobił pomysł ad hoc w tej chwili. Jeżeli każdy matematyk będzie wysyłał e-mail czy jakimś innym komunikatorem, to może załączyć znaczek. Czyli ja proponuję, żeby taki startup powstał, gdzie taka aplikacja powstanie, że jak chcemy wysyłać do znajomych matematyków i nie tylko listy, no to będzie załączony znaczek na przykład z kolekcji. Znaczy, oczywiście. Nie na przykład, ale oczywiście z kolekcji Danuty i Krzysztofa Ciesielskich. I w tym momencie chciałbym podziękować za tą tytaniczną po prostu pracę i podziękować za to, że możemy się cieszyć tą wystawą. Wszyscy się chwalą, że zbierali znaczki, to ja powiedziałem też, że zbierałem znaczki. Ja powiem, mam nadzieję, że to nie zostanie wyciągnięte przeciwko mnie. Mianowicie pan rektor Edigalian cały czas zbiera znaczki, to wycinane z koperty. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek ma jakieś fajne znaczki na kopertach, to może je dostarczyć do dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki i w ten sposób my, że tak powiem, zaplusujemy u pana rektora Edigaliana. Ja też coś dodam. Ja wiem, że pan rektor Edigalian zbiera znaczki. Wiedziałem, jak jeszcze jak był dziekanem i ja mu od czasu do czasu daję znaczki na kopercie. Ja jestem człowiek, tutaj okazał się wyjątkowo sprytny, bo ten znaczek jest wycięty, ale jest wycięty razem z adresatem, także on wie, że to ode mnie dostaje. Panie profesorze, ale z tymi znaczkami w e-mailach to najlepiej patent zrobić. Bo to no, jest warte. Jak zacznę to robić? Proszę Państwa, myślę, że po tej bardzo, powiedziałbym, wesołej części zapraszam do obejrzenia wystawy, która będzie jeszcze weselsza, jeszcze bardziej radosna. Życzę właśnie radosnych chwil przy oglądaniu znaczków, oglądaniu całych grupów poświęconych matematyce. Zapraszam serdecznie. Dobra, może skłóż mi to? Oczywiście, to razem stoimy, bo to razem, oczywiście, z przyjemnością, prawda? To proszę powiedzieć, jak udało się pozyskać tyle znaczków? Ja może zacznę od tego, że mój świętej pamięci ojciec był zapalonym filatelistą, zbierał znaczki tematyczne, zbierał znaczki z papieżem Janem Pawłem II, Polonika na znaczkach pocztowych, Matkę Boską na znaczkach pocztowych, wysokie kominy, mosty, ale oprócz kobiety na znaczkach pocztowych, ale oprócz tego żadnego znaczka nie wyrzucił. Także ja po nim odziedziczyłem kilkadziesiąt albumów i to takich gęsto znaczkami wypełnionych. Natomiast nasze zainteresowanie znaczkami to się zaczęło już po śmierci ojca. I tak najpierw jeden, drugi, trzeci, potem gdy gdzieś wyjeżdżaliśmy, żona czy ja. Tak, ilustrowanie na przykład wystąpień, wykładów. Właśnie, bo to jak się ilustrowało, gdzieś prezentacje robiło, no to się przydał tak znaczek. I gdy gdzieś wyjeżdżaliśmy na jakąś konferencję zagraniczną, czy żona czy ja, to po prostu sprawdzaliśmy w internecie, jakie znaczki z matematykami są wydane w danym kraju, z jakiego roku. Znajdowaliśmy informacje, gdzie w mieście, do którego jedziemy, jest sklep filatelistyczny i w zasadzie jak przyjeżdżałem na jakieś zebranie, konferencje, najczęściej to było posiedzenie takiego Komitetu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego, w którego skład wchodziłem i tam dwa razy do roku mieliśmy zebranie, za każdym razem w innym kraju. To moje pierwsze kroki kierowałem do
sklepu filatelistycznego, mówiłem, jakie znaczki mnie interesują i kupowałem, jak również first day cover, czyli koperty pierwszego dnia obiegu. Tutaj pan zauważył, że są rozmaite znaczki na kopertach z pamiątkowymi stemplami i ładnymi rysunkami. Tu ale kiedyś to się trochę zmieniło. Potem się to troszkę teraz zmieniło. Jest inny sposób. Bo no, w sklepie w danym kraju są znaczki z tego kraju. I w zasadzie tyle. No, no to są aukcje internetowe. Aukcje internetowe i kupuję na eBayu, na Delcampe, takie profile aukcyjne. No, no i dzięki temu kolekcja jest taka, praktycznie bardzo ciężko znaleźć znaczek związany z matematyką, którego byśmy nie mieli. No poza tym, na przykład, my znamy chyba najsłynniejszego filatelistę znaczków matematycznych. On był u nas w domu, Robin Wilson, autor książki Stamping Through Mathematics. No to jest super kolekcjoner. Co jeszcze można byłoby dodać? Żona wspominała, że około 10 lat państwo zbierałyście te znaczki na wystawę. Tak mniej więcej, tak mniej więcej. No. Tak, i no oczywiście poważnie troszeczkę później. Tak, tak bardziej, bo tak była taka kolekcja, jedna, druga. Jeden. Tak od 2012 to zaczęło tak. To już na poważnie. Robić się bardziej taką kolekcją no, pełną. Co jeszcze można powiedzieć? Może opowiem historyjkę. Jak byłem na kongresie w Sztokholmie właśnie w 2004 roku i byłem z Andrzejem Pelczarem, byłem rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i ja znalazłem sklep filatelistyczny i na tym potem powiedziałem, gdzie był ten sklep filatelistyczny. I ostatniego dnia jesteśmy na wycieczce statkiem, a następnego dnia już wjeżdżamy na takim tak statek zwiedzaliśmy, takie muzeum i pytam go, czy był w tym sklepie filatelistycznym. Ja mówię, on mówi tak, ja go pytam, on mówi tak, ale tam nic ciekawego nie ma. Ja mówię, tak, ja kupiłem znaczki. On mówi, jakie? Ja mówię, figury niemożliwe, słania. Słania? Ojej, ja mówię, bo ja wiedziałem, czego szukać. Mówię, ojej, to ja już nie zdążę. Ja mówię, panie profesorze, dam panu w prezencie. A ile panu jestem winien? Nie, ja dam w prezencie. Mówię, ja kupiłem cztery komplety, jeden jest dla pogody, jeden dla nas, a dwa tak, to panu dam. No, dałem mu w instytucie już w Krakowie, a on wyciąga inny znaczek, którego nie miałem. Mówi, żeby pan nie wiedział, żeby pan nie myślał, że ja nie wiem, jakie są zwyczaje wśród filatelistów. Parę też, na zasadzie wymiany, parę dostałem w prezencie taki, zmarł niestety półtora roku temu, znakomity filatelista, fizyk, Jerzy Bartkę. On zbierał fizykę, ale miał też trochę matematycznych. Miał parę fizyków i paru matematyków, których on nie miał, a go interesowało. Miał podwójny, był strasznie szczęśliwy, że dostał stempel pamiątkowy z Kongresu Matematycznego w 1983 roku. Oprócz znaczków wystawionych jest kilka książek. Każda z książek ma bezpośrednie nawiązanie do znaczków. Najciekawszy jest zestaw związany z Kopernikiem, bo tam można zobaczyć znaczek wydany z okazji jubileuszu, 500-lecia urodzin Kopernika, na którym znajduje się początek Euklidesa, pisanego jeszcze z XV-wiecznego, a obok oryginał, pisany z tejże Biblioteki Jagiellońskiej. To robi niesamowite wrażenie. Oprócz tego oczywiście jest najważniejsze dzieło Kopernika. To może ja jeszcze coś dodam, bo ja uważam, że należy podkreślić naprawdę fantastyczną współpracę z państwem z działu wystaw Biblioteki Jagiellońskiej. Przecież tutaj, proszę zwrócić uwagę, niektóre znaczki zostały przez nich fantastycznie powiększone, dzięki temu widać rozmaite niuanse. Te, proszę popatrzeć na te tablice, które myśmy no, przygotowali merytorycznie, powiedzieli, jakie znaczki tam mają być i dali opisy, a to tutaj opracowanie graficzne to zrobili pan Michał i pan Mariusz. No, fantastyczna praca pani Małgosi, pani Iwony. Proszę popatrzeć, jak kapitalna jest ta mapa ze znaczkami tam i te kontury kontynentów zrobione w kształcie ząbkowanych znaczków. Tego nie zrobi żaden program komputerowy. To zrobił pan Michał odręcznie, a katalog, który pan pewnie widział,
z tymi znaczkami fantastycznie przygotował pan Mariusz, więc to po prostu naprawdę bez państwa tutaj to by tak fajnie nie wyglądało. Uważam, że to fajnie wygląda. No, o katalogu też słyszymy jak na razie same ciepłe słowa. Tu jest taka bardzo interesująca ciekawostka. Taka bryła, która się nazywa gąbok. Bryłę, istnienie takiej bryły zostało udowodnione kilkanaście lat temu. Hipotezę, że taka bryła istnieje, albo pytanie, czy taka bryła tego rodzaju istnieje, postawił jakieś 20 kilka lat temu znakomity rosyjski matematyk Władimir Arnold. Na czym polega fenomen tej bryły? Ona ma dwa punkty równowagi, dokładnie dwa, przy czym jeden stabilny, drugi niestabilny. Co to jest punkt równowagi? To jest taki punkt, że jeżeli położymy bryłę na posadzce, na powierzchni, na podłodze, na tym punkcie, to ona stoi, ona się nie rusza. Na przykład, jeżeli weźmiemy walec, to każdy punkt podstawy jest punktem równowagi, bo jak położymy, to ten walec stoi. Również punkty na pobocznicy walca są punktami równowagi, bo jeżeli położymy pobocznicy walca, walec na pobocznicy, to jeżeli nie pchniemy, to stoi. Każdy punkt kuli jest punktem równowagi, bo jak położymy kulę i nie pchniemy, to ona się nie potoczy. Co to znaczy punkt stabilny, punkt niestabilny? Stabilny to jest taki jak na podstawie walca, że jeżeli minimalnie pchnę, to wróci do poziomu. A niestabilny taki jak na kuli. Jeżeli pchnę, to nie wróci do poziomu. I pytanie było, czy istnieje bryła, która ma dokładnie dwa takie punkty, przy czym jeden stabilny, drugi nie. Kilkanaście lat pytanie trwało bez odpowiedzi. Po kilkunastu latach dwaj Węgrzy udowodnili, że taka bryła istnieje. Co więcej, istnieje ich bardzo wiele i one są w pewnym sensie podobne do kuli. Tu jest model, oczywiście nie idealny, zrobiony na drukarce trójwymiarowej tego gąboka. A tu jest cały blok węgierski gąboka w różnych pozycjach, a tu no, to jest powiększenie tego i nie wiem, czy na filmie będzie widać, to jest takie bardzo ładne równania ukryte za tym gąbokiem w różnych pozycjach. Tu z takich ładnych powiększeń, to jeszcze bym zwrócił uwagę, to możemy podejść. Przepiękne znaczki, bloki z Makału, gdzie są zbiór kantora. Konstrukcja zbioru kantora, płatek von Kocha, a tu mamy trójkąt Sierpińskiego. Triangulo de Sierpiński, polski matematyk, w Makau wydano zdjęcie. Jeszcze jedna bardzo interesująca ciekawostka filatelistyczna, niemiecka. O, tu ten znaczek, który tu jest z Leibnizem, powiększony, a w tym miejscu jest oryginał. To jest pierwszy znaczek przedstawiający matematyka, wydany w 26 roku, 1900. A tu jest ciekawa rzecz, koperta Thursday Cover z Gaussem, z znaczkiem upamiętniającym Gaussa, a w środku moneta z tymże Gaussem. Moim zdaniem królowa jest lepsza.